Mama, tata i ja. Pod takim hasłem odbył się piknik rodzinny przy szkole podstawowej numer 9 w Tarnowie. Były gry i zabawy dla najmłodszych, przedstawienie teatralne, pokazy taneczne, zajęcia karate czy pokaz militarny. Dla dzieci i rodziców przygotowano również zawody sportowe, a także pokaz Strongman Kids ze Sławkiem Rawińskim. Na ten festyn zaprosiliśmy mnóstwo wspaniałych gości, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Pragnę zaznaczyć, że ten festyn współorganizowany jest przez Tarnowską Radę Osiedla Rzędzin i Tarnowską Radę Osiedla Zielonego. Celem rodzinnego pikniku Mama, Tata i Ja było przede wszystkim zintegrowanie dzieci, rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz wszystkich mieszkańców Osiedla Zielonego i oczywiście zachęcenie wszystkich uczestników do wspólnej zabawy. Piknik przygotowali nasi nauczyciele, rodzice plus zaproszeni goście i między innymi był to strongman Sławomir Rawiński, policja, straż miejska. Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Ważnym elementem tego festynu był happening patriotyczny. Szkoła uczestniczy w projekcie miejskim Świętujmy Niepodległość i w ramach tego festynu zorganizowaliśmy happening, w którym młodzież mogła artystycznie przedstawić swoją miłość do ojczyzny. W trakcie festynu szkolnego były organizowane też pokazy karate. Jestem trenerem akurat Tarnowskiego Klubu Karate Shinkyokushin. Niemniej jednak grupa, która tutaj akurat, z którą prowadziłem pokazy, jest to grupa młodzieży szkolnej z naszej szkoły, zrzeszająca jakby kilka styli, kilka klubów. Niemniej jednak pokaz cieszył się dużą popularnością. Prezentowaliśmy techniki ręczne, techniki nożne. Dodatkowo były prezentowane takie elementy formalne, czyli kata. Końcowym elementem było wykazanie się testem Temashiwari, który przedstawiał właśnie łamanie płyt betonowych formą seiken, czyli pięścią. Pokazałem dzieciakom mniej więcej, jak wygląda sport, jakie mniej więcej konkurencje występują w mojej dyscyplinie sportowej. Troszkę się dzieciakami pobawiłem, porobiliśmy parę konkurencji dla publiczności, jak i dla dzieci. Wszyscy się świetnie bawili. Konkurencje zrobiliśmy przenoszenie na bushmanie dzieciaków. Na plecach taka chodzona konkurencja, później robiliśmy wyciskanie belki na barki i trzecią konkurencję było przyciąganie samochodu z pełnym załadunkiem dzieciaków. Przede wszystkim trzeba pokazać dzieciakom, trzeba ich nauczyć systematyczności pracy, nie tylko pracy domowej jak lekcji, także zajęć pozalekcyjnych, żeby poznały też życie od strony obowiązków sportowych, bo przede wszystkim sport jest też bierze bardzo ważny udział w wychowaniu od nas najmłodszych lat, uczy nas systematyki, uczy nas odpowiedzialności. Każde dziecko powinno spróbować być pchnięte przez rodzica do sportu, zobaczyć. Większość pewno załapie taki akcent sportowy i zostanie w sporcie, a inni pójdą swoją drogą, prawda? Ale sport jest nieodzowną rzeczą w naszym życiu. Podczas pikniku odbył się happening patriotyczny.